Jeśli chodzi o mądre zagospodarowanie odpadów, które powstają w miastach i gminach w Polsce, to chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność powstania całego szeregu nowych instalacji, które by te odpady przetwarzały. Potrzebne są dedykowane instalacje do przetwarzania tworzyw sztucznych, do przetwarzania szkła, do przetwarzania papieru, jak również osobne instalacje, które przetwarzałyby odpady kuchenne i zielone. Żeby taki program inwestycyjny zrealizować, przede wszystkim poszukujemy też gminy do współpracy, ponieważ jesteśmy w stanie jako doświadczony inwestor zaoferować im bardzo konkretne projekty inwestycyjne, ale potrzebujemy miejsca, w których takie instalacje mogłyby powstać i potrzebujemy też kogoś, kto byłby zainteresowany, aby skierować tam swój strumień odpadów. Także liczymy bardzo mocno na rozwój dalszej współpracy z polskimi samorządami. Największe wyzwania stojące przed samorządami to przede wszystkim zrównoważenie gospodarki odpadami i spowodowanie, żeby ceny nie rosły. Mieszkańcy coraz trudniej przyjmują kolejne podwyżki odpadów. Dlatego my jako miasto Radomsko mamy swoją własną spółkę komunalną. W tej chwili za 48 milionów złotych będziemy modernizować zakład zagospodarowania odpadów, aby automatycznie już wychwytywał różnego rodzaju frakcje. Ważne też jest, aby mieszkańcy mieli świadomość tego, że trzeba odpady segregować, bo im bardziej te odpady będą wysegregowane i trafią one na składowisko odpadów czy do zakładu zagospodarowania odpadów, tym łatwiej i taniej będzie je przetworzyć. W McDonald's wdrażamy system, w ramach którego jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie nasze opakowania papierowe na ręczniki papierowe albo papier toaletowy i te produkty z powrotem wracają do naszych restauracji. W tej chwili odpady papierowe to 70% wszystkich odpadów, które wytwarzane są w McDonald's. Takie podejście wymaga kompleksowego podejścia od projektowania opakowania, tak żeby ono było jednomateriałowe, żeby nadawało się do recyklingu, poprzez odpowiednią zbiórkę w ramach właściwej frakcji, aż po transport, znowu we właściwy sposób i dobór odpowiedniej technologii do przetworzenia tych odpadów. Te nasze odpady papierowe są specyficzne. One są, z jednej strony jest to papier powlekany, który w innych systemach może być trudny do przetwarzania. Są to też odpady często zanieczyszczone, więc co znowu powoduje dodatkową trudność. Nam udało się wypracować taką technologię, która pozwala zagospodarować ten odpad w całości.